się pięknem i walecznością. Piękno odnosi się do precyzji wykonywania ruchów. Waleczność polega na tym, żebyśmy kształcili w sobie odwagę, siłę, techniczną poprawność wykonywanych ruchów i odrobinę inteligencji. Dlatego, że każdy z nas spotkał się z tym, że po niektórych ćwiczeniach bolała nas również głowa, nie tylko mięśnie. Jestem jedną z was. Najstarszą, ale nie najmądrzejszą, nie najodważniejszą, nie najlepszą technicznie. Na jednym z filmików, które nakręcił Sijo, słychać komentarz. Oh no, aggressive grandmother from Poland. Czy ja jestem agresywna? Nie wiem. Kiedyś stanął naprzeciw mnie uczeń. Popatrzyłam na niego i powiedziałam, boję się. A on na to, będę ostrożny. Powiedziałam, załóż chest guard. Nie założył. Już więcej go nie zobaczyłam, ale żyje. Żyje i ćwiczy. Stara się, tak jak każdy z nas. Wszyscy staramy się, od Swinim Tao, poprzez Changkyu, do Byuji, a może i dalej. Mistrzowie nas dopingują. Bez nich nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy. Wing Chun kształtuje naszą osobowość, kształtuje mnie. I myślę, że jeszcze długo będę ćwiczyła, bowiem wszystko jest możliwe, a Wing Chun jest niekończącą się opowieścią. Dziękuję. Trzymajmy się.